Dzień dobry, moi drodzy, mam na imię Kaciuszy i zapraszam na mój kanał. Dzisiaj pilnie nagrywam ten odcinek, ponieważ wczoraj dostałam ogromną ilość komentarzy, pytań, wiadomości od Was. Wczoraj w polskich mediach i nie tylko w polskich, oczywiście i na całym świecie pojawiła się informacja następująca. Eksplozja na Krymie. Kłęby dymu nad rosyjską bazą wojskową. Onet.pl. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. И потом, что надо, да, надо ехать. Нет, это все какой-то трэш. Мам, да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Новофёдоровка, кояжемище. Z bardzo dobrymi, szczęśliwymi czasami moich studiów w Symferopolu, bo latem, kiedy mieliśmy praktykę jakoś, czy nawet w maju, już z moimi przyjaciółmi, kolegami z mojej grupy na uniwersytecie, my zawsze wyjeżdżaliśmy nad morze, które znajduje się w Nowofiodorowce. Krym z jednej strony nie jest duży i z drugiej strony nie jest mały i dlatego nie każdy mieszkaniec, który mieszka na przykład na wschodzie, słyszał, co się dzieje w Sakach, czyli w tej miejscowości, gdzie coś wybuchnęło. To była pierwsza informacja, która trafiła do obywateli Krymu o tym, że to był atak na Krym ze strony Ukrainy. I ta wersja oczywiście też ma prawo być, aczkolwiek nie ma żadnych nagrań, nie ma żadnej informacji, która by świadczyła o tym, że coś jednak przeleciało. Czyli niebo było czyste i bez żadnych obiektów latających. Gdzie tak naprawdę leży prawda? Oczywiście w najbliższych czasach, ja tak sobie myślę, że my się nie dowiemy. Możemy tylko dogadać się, co to było. Jedynie o czym ja mówię, dlaczego to jeszcze nadal trwa? Dlaczego tego jeszcze nikt nie zatrzymał? Dlaczego? Cały czas ja mam te pytania, na które oczywiście też nikt mi nie da odpowiedzi. Bardzo trudno nagrywać na takie tematy jakieś odcinki, nawet odpowiadać na pytania, czy jestem bezpieczna, czy zdrowa i cała jest moja rodzina, bo wiem, że dużo pojawiło się hejterów, którzy być może nawet nie w pełni świadomi o tym, co się dzieje i tym podobne i cały czas rzucają na mnie jakieś łańcuchy, że niby ja w ogóle winna jestem w tym wszystkim. I właśnie ta agentka Kaciusza, która teraz nagrywa dla Was odcinek, ona ma bardzo... teraz przeżywa... Kurczę, nie mogę tak mówić. Ja teraz przeżywam, bo nie jestem żadną agentką, ja teraz przeżywam bardzo ważne zmiany w moim życiu, do których ja nie byłam przygotowana nie fizycznie, nie emocjonalnie. Tak się zdarzyło, że po moich wakacjach w Polsce, które odbywały się w lipcu, ze względu na kilku dość poważnych spraw prywatnych i przede wszystkim stan wojenny, ja miałam przed sobą do wyboru takie rzeczy. Czy ja idę za głosem mojego serca? Czy ja będę dalej żyć w strefie komfortu? Czy ja wracam do domu i do mojej już ustalonej rzeczywistości? Jako matka ja zrobiłam ten odważny krok i tak mi się wydaje, że zapewniłam bezpieczność mojemu dziecku i jednocześnie z tym mam wielką, wielką chęć działać i tworzyć i dlatego postanowiłam, że na moim kanale też będą występować pewne zmiany co do na przykład stylu prowadzenia kanału. Wszystkie siły oddam na rozwój kanału w edukacyjnym kierunku. W najbliższym czasie ja odpowiem na wszystkie wiadomości, które mam na lekcje z języka rosyjskiego maupa@gmail.com. Zaproponuję ofertę, powiem, jak to wszystko wygląda, ponieważ jestem nauczycielem i cały czas widzę, że pytacie,
wysyłacie do mnie domowe zadania na sprawdzenie, więc chętnie będę Wam w tym pomagać. Co jakiś czas ze względu na moje służbowe obowiązki, i nie chodzi tutaj o różnych agentach i tym podobne, po prostu o mojej działalności. W domu, na Krymie, co jakiś czas ja jestem w Rosji, na Ukrainie i chętnie będę dzielić się z Wami moją nową rzeczywistością, tymi podróżami, tym wszystkim, bo teraz to jest bardzo skomplikowane, ale zrobimy to tak, że jednak będzie więcej korzystnej, edukacyjnej informacji na moim kanale. Podejrzewam, że zaraz dostanę dużo, dużo hejtu. Możliwe, a być może i nie. Każda osoba ma przed sobą zawsze wybór, czy być dobrą, czy być złą. Osoba może się mylić, może odwrotnie mieć rację, więc chętnie przeczytam wszystkie komentarze i jednak czekam od Was jakiegoś wsparcia. A właśnie, ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ja przywiozłam ze sobą coś krymskiego i po prostu chciałabym komuś z Was to dać w prezencie przez paczkomat czy tam jeszcze coś i za tydzień wybiorę dowolną osobę, a może i dwie nawet. Zaraz ja zobaczę, co ja tam mam dla Was. Zaraz ja przyniosę, pokażę. Niestety pocztówki zapomniałam po prostu wziąć. Następnym razem koniecznie wezmę i też będę robić takie wysyłki. Teraz tutaj mam przed sobą trzy prezenty, a więc wybiorę jednak trzy osoby, którym to zaprezentuję. To jest krymska czurczhela. To jest taki sok, zaraz, z czego to jest? Czasami z winogrony. I tutaj jeszcze w dodatku kiwi i grecki orzech. Jest bardzo, bardzo smaczne. Jeżeli byliście na Krymie, to na pewno to jedliście. Czy w Turcji to też sprzedają czurczhela. Bardzo smaczne. Kiedyś o nie nagrywałam. A dalej, mon pasie. To jest takie cukierki, bardzo małe. I tutaj moja ulubiona Teodozja, w której mieszkałam 3 minuty od... No 5, okej, okay, nie 3. 5 minut od tej galerii, czyli Muzeum Ajwazowskiego. Ja miałam, tutaj chodziłam, nagrywałam dla Was odcinki i to są takie cukierki. To będzie drugi prezencik i największy prezencik to jest taki zestaw słodyczy ekologiczny, bez cukru, czyli na przykład dla chorych na cukrzycę też może być. Aj Pietri, Akaja, Uczansu, różne smaki krymskich sladości, krymskich słodyczy. Nawet chyba można otworzyć, zobaczyć. Nie wiem. Nie będziemy. Niech już ta osoba, która zostanie wybrana, jakoś przypadkowo możliwe. A więc równo za tydzień ja napiszę trzem osobom o tym, żeby napisali do mnie na skrzynkę pocztową, dostanę od Was adres i wyślę Wam te prezenciki. A teraz, moi drodzy, lecę robić montaż tego odcinka, aby jak najszybciej dodać jego na mój kanał, żebyście zobaczyli, o co chodzi, dlaczego tak, a nie inaczej, co przeżywam, o czym myślę. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę, miłego dnia, wszystkiego dobrego i będziemy w kontakcie. Pa, pa. I subskrybujcie koniecznie mój kanał, bo ja jeszcze mam niezrobionych 4, a może i 5 odcinków, przede wszystkim z mojej podróży w Polsce w lipcu, bo zwiedziłam dużo, dużo ciekawych miejsc i z niektórymi mam jakieś złe doświadczenie, z niektórymi dobre, a więc zapraszam do subskrypcji, piszcie komentarze i do następnego odcinka. Pa, pa!